Siemaneczko, witam Was w kolejnym z odcinków. Dzisiaj przejedziemy się tym oto sprzętem tutaj. Niestety MRF jest nie na chodzie. Rozkleił mi się Airbox, a dzisiaj chciałbym się przejechać w stare tereny, wreszcie coś pojeździć, dlatego jak widzicie i jestem ubrany, żeby się upierdzielić w błocie. Dlatego przejedziemy się tym sprzętem. No niestety w MRF-ie się nie da. Ale ostatnio niestety YouTube tnie zasięgi. I jak chcecie więcej odcinków z takiego endurowania, z garażu i tego wszystkiego, żeby były częściej, koniecznie komentarz dla statystyk, łapeczka w górę, łapeczka w dół, w zależności jak Wam tam się filmik podoba. Wiem, że od Was dużo wymagam, ale jak chcecie mnie wesprzeć, pasowałoby przynajmniej ocenić ten film i jakiś komentarz dla statystyk walnąć, nie? Byłbym za to bardzo wdzięczny. Pomożecie mi na pewno. Dobra, ja palę maszynę i jedziemy w miejscówkę, żeby nie przedłużać niepotrzebnie tego filmiku. Więc zobaczymy się już na miejscu. Kanionu. O kurde, ale tutaj woda szła, jasne. Dobrze, że wziąłem TTR-kę, większe koła. Się trochę pozmieniało. No niestety TTR-ko tak nie poupalamy jak MRF-em. Jak mówiłem Wam, jest mniej agresywny sprzęt. Nim się jeździ ogólnie wolniej, jest stworzony do tego. Dobra, jedziemy na drugą jakoś. O kurde, byłaby prawie gleba. On jest stworzony do... Ojej. No i patrzcie, pojedziemy kanionem. Jeszcze nie jest dobrze rozgrzana. Grząsko. Jedziemy dalej. To jest stworzony motor do enduro właśnie. Podciąg. Jedziemy dalej.
to już będzie mały problem. Niestety mały problem będzie taki, że ta gałązka mnie wkurza. O! Miarę świeże drzewo. Nie mam dużego prześwitu pod motorem, więc nie wiadomo, co nie wydmłodzę nim. Chyba że przebijemy się na tamtą stronę. Jakoś tam miniemy, albo pojedziemy tą. Dobra, nie ma co kombinować. Mardować miejsca dla was na nagraniu. Jedynka. O, trochę mu utknął. Niestety w TTR-ce już za dobrej opony nie mam. Wszędzie, kurde, wszędzie wszystko zawalone. Nawrócimy się. Wszystko pozawalane drzewami. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie, można wjechać do kanionku z powrotem. Chociaż tutaj nie ma zbytnio. Jedziemy. Tu już będzie problematycznie. Muszę cofnąć się. O, ale błoto. Jedyneczka. Pasuje tu wyskoczyć gdzieś. Pamiętajcie, ojej! Pod dużo trawą nigdy nic nie widać. Kurde, zgasłem. A to było piękne. Powiem wam tak. Może nie dużo mocy, ale motor szkoli. Po prostu możecie trenować różne triki i nie wariuje tak jak typowo duża crossuwa. Szybko paliwo zakręcać. Się kurwa wylewo. Ściągnęłam. Ściągnęło mnie, skurwa.
Ojej. O, coś się tam znów zahaczył. Już jestem zmęczony. Pierdolone gałązki w koła chodzą. O, jedź do tyłu. To tam kurwa znów w koło weszło. Aha. Ale jestem zmęczony. Zero kondycji. Paliwo odkręcamy. Jedziemy. Aha. Znaczy ja tam przejadę. Po tych mokradach. Musimy to inaczej ogarnąć. Jedziemy w dół. O! Ledwie zaczął jeździć, a już zadyszka. Co no? Drzewa nas, kurde, tutaj nie będą ograniczać. Jedziemy dalej. Chciałem tu wyjechać. Elegancja. Boże, szkurna! Ale się zmęczyłem! Odwijamy rękawy. Teterki się dymi. Ale chłodzenie jest wodą! O kurwa! Jesteś! Prawie poleciał. Nie wiem, jedziemy dalej? Pasowałoby. Co ja się będę? O, tu bym wyjechał. Muszę nawrócić i przepierdolić przez to mokradło. Jedziemy. O, wąsko. Gasimy na chwilę sprzęta. Zobaczymy, czy w ogóle opłaca się dalej jechać. Kurwa. Przepraszam za przekleństwa. Zmęczyłem się. Tu bym przejechał jeszcze. Ślisko, bo ślisko. Ale bym przejechał. Tu też bym przejechał. Przez nogę, ale to jest ETR, nawet nie trzeba myśleć o tym. Tylko się jedzie do przodu. Dobra. Ja sobie zrobię tu chwilkę przerwy i obczaję tu dalej teren jeszcze. O kurde. Widzimy się po krótkiej przerwie. Teterka jest tam gdzieś.
za tymi zareślami. Da się jakby co tu wszędzie do góry wyjechać, więc tu będzie tylko najbardziej problematyczne po tej skale przejechać. A tak to jest względnie. O, fajna zimniutka, prosto ze strumyczka. Omyjemy TTR-kę. Silnik jeszcze gorący. Obczaiłem tam dalej teren, nie przejedziemy, niestety. TTR-ka, wiem, jest super sprzęt, ale tamto nawet KTM-em nie wiadomo jakie nie wyjedziecie. Tu są istne piony wszędzie praktycznie, dookoła. Choćby nie wiadomo jaki motor, to bez rozpędu tutaj nie wyjedzie. Nawet na musie. Jedynie z tej strony można byłoby przeatakować z powrotem i drzeć tam pod górę, bo będzie taki w miarę rozpęd. Zygzakiem ewentualnie wyjadę. Ewentualnie tu co kiedyś zjeżdżałem na jednym z filmików o kanionach, co pokazywałem. Ewentualnie tu jakoś zygzakiem bym wydarł pod tą górę. Pomyślę, że stąd zjeżdżałem. Kurwa mać. Sorki za przekleństwa. Oj. O, jaka fajna zimniutka woda. W sam raz. No i istne piony wszędzie, no. Takie kaniony mamy wszędzie nawalone tego. Trzeba czasami uważać, jak się robi podjazd, czy czasem po drugiej stronie tego podjazdu nie ma nie ma w dół ostrego. Ale już opony jakieś są, śmieci. Wywiało, wymyło skądś. To jest pewnie z czasów II wojny światowej opona, nie? Chociaż kto wie, ale to jest z jakiegoś ciężarowego. Chociaż nie wiadomo, co on tutaj robił na takim zadupiu. Ktoś wywalił pewnie i zmyła woda to. Dobra, nie wiem, próbujemy tu zygzakiem albo tutaj zygzakiem, no nie wiem, kurde, gdzie to przeatakować. Tu będzie trochę kitowo wrócić się, bo jest pełno korzeni, może mnie znowu ściągnąć w dół. Ojejo, z tym enduro. Szkoda, że nie ma nikogo do pomocy, bo we dwoje jest najlepiej i najbezpieczniej jeździć. Teoretycznie, jak macie jakiś hardkorowy teren, nie wybierajcie się samemu. Na przykład jak ja tutaj w takie błota, samemu najlepiej się nie wybierać. Z jakiej racji? Nie tyle, że się coś może wam stać, ale możecie wjechać w takie bagno pod liściami, że motoru nie wyciągniecie. Ja już nieraz się coś takiego wpakowałem. Dobra, palimy sprzęta, bo za niedługo będę musiał rozgrzewać. TTR. Szkoda, że nie mam nagrań z drugiej kamery, bo było lepiej takie. Dobre jest to odpalanie, nie zmęczę się przynajmniej. Nawrotki warto się nauczyć. Takie na jednym kole. Jest to naprawdę przydatne. Trzeba się trochę cofnę do tyłu. I strzeli ze sprzęgła i wtedy teoretycznie przejeżdżacie. A po gałązkach nigdy nie gadować. Dobra, atakujemy tu. Zapnę może od razu dwójkę. Może wyjadę, chociaż szczerze w to wątpię. Zobaczymy. Wiedziałem. Chociaż jestem już na dobrej wysokości. Jestem na dobrej wysokości. Najgorszy etap poszedł za mną. Dobra, teraz trzeba było siąść, żeby była jakaś przyczepność. No to właśnie co wam tu mówiłem. Czasami nie warto atakować zbyt ostro. Spróbuję to jakoś wydrzeć. Tylko paliwo mi się wylewa, bo jestem zbyt bardzo do pionu. Spróbuję to. O kurde, prawie mnie przeważyło w dół. Dobra, jedyneczka jest.
Praca sprzęgłem, hamowanie. Próbujemy? Może wydrę. Ja pierdu! Kurde, wydarłem. Powiem wam, że musiałbym trochę pojeździć te terko, żeby znowu. Żeby znowu posprawdzać, jakie tereny ja ogólnie jestem osiągalny zdobywać. O, nasze krajobrazy. Kanion, 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 tam kanion, tam kanion. Same kaniony. Gdybym miał trochę większy prześwit, to bym tartu kanionem dojechał. We dwie osoby byłoby zarąbiście. Zawsze by trochę uprzątnął gałązek, zrobiłby taką fajną trasę. Jedziemy. Fajną trasę by zrobił. Taką do przejazdu. Tu jest wszystko prywatne, więc straż leśna powinna mi się tutaj nie dopierdzielić. Nie moje tereny, lecz znajomego, który pozwala jeździć, więc teoretycznie chyba nie powinni się dopierdolczyć do tego, że sobie jeżdżę po prywatnym. Chociaż możecie mi napisać na dole w komentarzu, czy taka straż leśna się może do tego dopieprzyć. Dobra, jedziemy na spokojnie, nie przegrzewamy sprzętu. Nie będziemy przedłużać tego odcinka. Jak będziecie chcieli, oczywiście komentarz dla statystyk pod filmem musi być. Oczywiście musicie ocenić mój filmik koniecznie. Moi widzowie, liczę na was. Ocenicie, że ocenicie ten filmik, czy się wam podoba, czy się wam nie podoba. Ewentualnie jak jest coś tutaj nowy na kanale, może go zasubskrybować. Ewentualnie jak chcę dostawać powiadomienia o nowych filmach, to liczyłbym na kliknięcie w dzwoneczek. Chcecie więcej filmów, wiecie co macie robić. Bo ostatnio nie ukrywam, że niestety no zasięgi strasznie mi ucięło, jakby można tak powiedzieć. Tak z dnia na dzień nagle ucięło mi zasięgi. No i właśnie nie wiem, prawdopodobnie jest właśnie to jakaś zagrywka YouTube'a, że tak się dzieje, a nie inaczej. Chciałbym dla was skręcić lepsze odcinki, na pewno. No mam pełno takich odcinków w planie, takich testów, szalonych testów. Ale do tego to bym musiał kupić motor dodatkowy, ponieważ szkoda katować mi MRF-a 170 RCU, który prawdopodobnie za niedługo pójdzie na sprzedaż. A czy skończę z pitami od razu? Waszą odpowiedź uprzedzę. No nie skończę z pitami, lecz no chciałbym poskładać pita swojego, o, tak wam powiem. Nie kupić raczej gotowca, chyba że ktoś mi zaoferuje, ale bardziej poskładać jakiegoś pita dla mnie. Dostępnych części na rynku. Takiego bardziej pod zawody, żeby mieć jakieś tam szanse, żeby mi się jeździło na tym komfortowo, żeby się mi to nie psuło i żeby była nawet dobra dostępność części. No. A na koniec. A na koniec odcinka, żeby nie było nudno, polecimy na kółeczko. O kurwa! Prawie nie polecieliby na kółeczko, tylko polecieliby we foskę. Dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku, więc do następnego. Trzymajcie się, na razie. Hej!